Profesor doktor habilitowany Adam Hamroll. Pan profesor Adam Hamroll urodził się 4 lutego 1952 roku w Wolsztynie. Dzieciństwo spędził w Starym Widzimiu. Tutaj w roku 1967 ukończył szkołę podstawową. W latach 1967-1971 uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Wolsztynie. Był aktywnym sportowcem, reprezentował szkołę i powiat wolsztyński na zawodach w kraju i za granicą. To tutaj pokochał matematykę i fizykę, co stało się zasadniczym powodem jego decyzji o zdawaniu egzaminów wstępnych na studia na Politechnikę Poznańską. W wolsztyńskim liceum poznał także swoją przyszłą żonę Marię, rodem z Rakoniewic, z którą ma troje dzieci – Katarzynę, Tomasza oraz Annę. Po ukończeniu liceum został studentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Od czwartego roku studiował indywidualnie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej na specjalności mechanika stosowana. Duży wpływ na jego przyszłą drogę zawodową miał wyjazd po czwartym roku studiów w roku 1975 na dwumiesięczne praktyki studenckie IAST do Austrii. Przez całe swoje życie zawodowe jest związany z Politechniką Poznańską. Pracę na uczelni rozpoczął w 1976 roku w Instytucie Technologii Maszyn. W latach 1976-1982 odbył kilkumiesięczne staże w przedsiębiorstwach produkcyjnych, co pozwoliło mu na dobre poznanie i zrozumienie realiów praktyki przemysłowej. Początkowo zajmował się problematyką diagnostyki i nadzorowania procesów produkcji. W roku 1985 podjął współpracę z ośrodkami naukowymi na uniwersytetach technicznych w Hanowerze oraz Wienie. Dzięki uzyskanym wynikom oraz opublikowanym na ich podstawie pracom przyznano mu prestiżowe stypendium naukowe Aleksandra von Humboldta. Przebywał na nim przez 17 miesięcy w latach 1988-1989 na Uniwersytecie w Hanowerze. W roku 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne zaczęły ewoluować w kierunku zagadnień sterowania jakością, a z czasem również zarządzania. Efektem było najpierw opracowanie książki pod tytułem Zapewnianie i sterowanie jakością w procesach wytwarzania, wydanej w roku 1995 przez wydawnictwo Politechniki Poznańskiej oraz opublikowanie w roku 1998 w wydawnictwie PWN książki pod tytułem Zarządzanie jakością – Teoria i praktyka. Współautor Władysław Mantura. Książka ta stała się ważnym elementem na drodze do tytułu profesora. Uzyskał go w roku 1999, a wręczenie przez prezydenta Rzeczypospolitej odbyło się 17 grudnia tegoż roku. W roku 2003 został kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością, w roku 2008 przekształconym w Zakład Zarządzania Produkcją. Zaraz po utworzeniu zakładu przystąpił do uruchomienia studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce. Pierwsza edycja została uruchomiona w październiku 2003 roku. Studia te są prowadzone do dzisiaj. Obecnie jest realizowana ich 19. edycja, a liczba absolwentów tych studiów zbliża się do 1000. W roku 2005 opublikował w wydawnictwie PWN swoje najważniejsze dzieło, książkę pod tytułem Zarządzanie jakością z przykładami. Książka ta była wielokrotnie wznawiana i do dzisiaj stanowi podstawowe opracowanie z zakresu inżynierii jakości. Korzystają z niej tysiące studentów i praktyków. Jest autorem ponad 160 publikacji, z których kilkadziesiąt zostało opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. we Francji, Niemczech, USA, Szwecji, Słowacji. Jest promotorem 8 prac doktorskich oraz ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z szeroko rozumianymi problemami inżynierii jakości i zarządzania jakością. Wdrażał w kilkunastu przedsiębiorstwach systemy zarządzania jakością. Prowadził szkolenia i doradzał w zakresie doskonalenia procesów produkcji oraz procesów biznesowych. Na Politechnice Poznańskiej pełnił wiele funkcji. W latach 1993-1999 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania,
a w latach 1999-2005 dziekana tego wydziału. W roku 2005 został rektorem Politechniki Poznańskiej, jednego z czołowych uniwersytetów technicznych w Polsce. Politechnika Poznańska na 10 wydziałach kształci ponad 20 tysięcy studentów. Ma 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz 13 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Podczas jego kadencji uczelnia znacznie rozbudowała swój potencjał, widoczny zwłaszcza w zakresie infrastruktury. Nowe budynki Centrum Wykładowego oraz Biblioteki, Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stały się ozdobą kampusu Politechniki Poznańskiej, a także Prawobrzeżnego Poznania. Od roku 2008 jest wiceprzewodniczącym KRASP, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, a także sekcji Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz Wydziału Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych i krajowych, w tym Total Quality Management and Business Excellence oraz Management and Production Engineering. Od roku 2010 jest członkiem European Academy of Quality Sciences. W roku 2009 został laureatem 12. edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka oraz liderem pracy organicznej Nagrody Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego. Za kształtowanie nadwarciańskiego kampusu akademickiego Politechniki Poznańskiej otrzymał w roku 2011 medal sekcji architektury Poznańskiego Oddziału PAN Natuare tutela res necessaria hominum. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Adam Hamrol nigdy nie zerwał związków ze swoim rodzinnym miastem. W latach 2000-2005 czynnie wspierał jako dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania studia zamiejscowe prowadzone w Wolsztynie przez Politechnikę Poznańską. Regularnie spotyka się z uczniami Wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, dzieląc się swą ogromną wiedzą i doświadczeniem. Cieszymy się, że tak wybitna osoba reprezentuje ziemię wolsztyńską i życzymy panu profesorowi jeszcze wielu osiągnięć naukowych, dzięki którym przy okazji promowany będzie Wolsztyn.